Witam was. O, znowu nieznany. Fajnie, kamerę włączyłem. Będzie nagranie. Halo, nieznany. Ojcze, przenieśmy. Halo, słucham. Słucham? Jemu się nie pojebało Wojtkowi coś? Ale co? No co? Ty gadasz ze mną przez telefon, a on mówi: ja nagrywam, a ty się rozłączasz i siedzisz jak tam jest cicho w końcu. Czemu się go tak boisz? On jest właścicielem, czy ty jest właścicielem? Ja właścicielem. A ja muszę jemu przeszkadzać? Musi być kłótnia? A musisz przeszkadzać? Słucham? Ty się go boisz, nie, nie boję się. Nie boję się, tylko ja nie chcę, żeby kłótni było. Wiesz? Ja jestem człowiekiem takim, że z uczciwym. Nie chcę, żeby kłótni było. To nie zaczyna sobie. Mnie to nie obchodzi. Słucham? To o mnie gada? Ale słucham. To dobrze, gadaj, gadaj. Zaraz pojedziemy do dzielnicowej. Słucham? Mów. On będzie słyszeć na głośniku. Nie interesuje mnie. Wojtek, wysłuchaj, bo ja dwóch nie mogę wysłuchiwać. Halo. To wyłącz ten kurwa pierdolony. Słucham? Telefon, kurwa. Wydzwoniaj od rana, kurwa, do ciebie. Ja nie mogę słuchać dwóch. To trzeba mnie się pozbyć. Ja dziś będę na komendzie i to zgłoszę i wpizduj kony. No nie zbaszek też. O, właśnie ja czekam. I widzicie, powiedz, że zaczyna nieznany człowiek wyzwania, szuka pretensji, o, kłótni. Ja zadzwonię, czy jest pani dzielnicowa.